Jak tam chłopy? Wstaliście już? Bum! Witam serdecznie na tonażu dziennym ze skrzypasem. Powiem wam, że wczoraj miałem taką zajezdnię na salce. Rano zrobiłem siłkę w gymie, tam w atletiku. A wieczorem była salca. Ogólnie żeśmy robili wczoraj tylko stójkę. Tarczowanie i worki, nie? No powiem wam, że od chyba 2016 roku to nie miałem takiego cardio, nie? Myślałem, że się zżygam. Ale fajny trening poszedł. Także już na takie... Kurde, kolega do mnie dzwoni. Teraz nie mogę odebrać. Także takie treningi, jak będą często, to waga już będziesz jeszcze szybciej chyba szła w dół, bo po wczorajszym treningu to miałem wrażenie, że co najmniej z kilogram wypociłem, nie? No ale dobra. Pierwsza seria robocza na stówce. Była rozgrzewka sztangą, dwie serie 60, 80 na 16 ruchów, 90 na 14 ruchów i teraz setka. Pierwsza seria robocza na setce. Po wczorajszym czuć. Nie, masakra. Oj, czuć po wczorajszym. Była taka zajezdnia na barki. Wiecie, tarczowanie, worek. Czuć na tych mięśniach. Ale siła też musi być robiona. Ogólnie lubię bardzo siłownię. Także siłowni to chyba nigdy nie zostawię. To jest taka moja, można powiedzieć, miłość do końca chyba życia. Odpukać. I lecimy teraz triceps na gumach. Francuskie. Coś tu ten ekran. Muszę sprawdzić ustawienia, bo coś mi się wydaje, że ta kopia jakoś się schrzaniła. Lecimy z serijkę brzuszka. Wznosy kolan w zwisie na drążku. Widzicie, tu filozofii nie ma. Tu jest powtarzalność ćwiczeń, powtarzalność tych samych ruchów, systematyka. Można zmieniać kolejność ruchów, kolejność ćwiczeń. Można zamieniać sobie kolejność partii. Na przykład w poniedziałek jednego poniedziałku robię klatę, tak? Potem plecy i tak dalej, każdą partię miesiową na dany dzień. Mogę tak przećwiczyć 4 tygodnie, a po 4 tygodniach sobie pozmieniać dni. Mogę sobie powymieniać ćwiczenia na inne.
Ale ogólnie tu filozofii nie ma, jest powtarzalność tych samych praktycznie ruchów. Można tego sobie szachować różnorodnością ćwiczeń, ale tu są proste ruchy, tak? Czy będę robił sztangą, czy hantlami, ruchy zawsze są te same. Czy będę robił rozpiętki na hantlach, czy na atlasie, czy na przykład będę robił Francuza hantelkami, czy sztangą, czy na atlasie na linkach. Mogę sobie tylko wymieniać te ćwiczenia, ale ruchy są wszędzie cały czas te same. Tak naprawdę. Możemy sobie tylko urozmaicać, żeby się po prostu nie przejadło. Ale ruchy to są cały czas te same. Góra, dół, dół, góra, tak. Cały czas te same, powtarzalność ruchowa jest ta sama. Czego byśmy nie robili, czy na hamerze, czy na sztandze płaskiej, cały czas są te same ruchy. Tak, czy na skosie, hantelkami, czy sztangą, czy będę robił biceps z hantlami, czy sztangą. Cały czas ruch jest ten sam. Nie wykrzywimy ręki w łokciu w tą stronę, tak? Ruchy są te same, jedynie możemy wymieniać ćwiczenia. Tu filozofii nie ma. A powiem wam, że najlepsza jest prostota. W prostocie tkwi siła. Bo co niektórzy to widzę, za bardzo te ćwiczenia jakieś powymyślali. Nie mówię, że one nie mają zastosowania, bo każde ćwiczenie wypychające czy ściągające ten mięsień pobudza, ale niektóre ćwiczenia są już za bardzo wymyślne. Na przykład widziałem takie ćwiczenie gdzieś na rozpiętki. Jakoś do tyłu, tak, tak. Dla mnie to już za bardzo jest wymyślone. Arnold Schwarzenegger takiego czegoś nie robił. Lee Haney tego nie robił. Coleman tego nie robił. Dorian Yates tego nie robił. A wszyscy byli najlepszymi kulturystami i największymi na świecie. Dlatego moim zdaniem, tak wiecie, wymyślanie tych takich różnych ruchów dziwnych mija się z celem. Chyba, że ktoś lubi takie zabawy. Bawić się w takie, wiecie, jakieś tam ćwiczenia, których ogólnie się na co dzień za bardzo nie wykonuje. Ja jeszcze tego założenia, żeby wykonywać podstawowe ćwiczenia. Podstawowe ćwiczenia ze sztangą, z hantlami. Potem można przejść sobie na jakieś hamery, atlasy, żeby sobie dopompować. Tak samo nie musimy robić atlasu na plecy, bo możemy robić drążek. To jest to samo, chyba że ktoś mówi, nie posiada tyle siły, to może sobie podciągać się z gumą. A ktoś ma siłę, no to czy będzie robił na atlasie dociąganie, czy na drążku, to też nie ma znaczenia. Choć ja jestem tego zdania, że lepiej robić na przykład drążek. Bo zawsze podnosisz tą swoją wagę ciała i możesz się wytrenować fajnie na tym drążku i gdzieś tam zawsze możesz zabłysnąć przy kolegach czy przy koleżankach i pokazać, że na drążku się bardzo ładnie podciągasz, nie? Także dwa w jednym. No i na drążku, jak się podciągamy, no to wiecie, od razu rozciągamy ten kręgosłup, bo to jest siła ciążenia, grawitacja. Rozciągamy te kręgi. Także jak miałbym wybierać atlas na plecy czy drążek, to bym wybrał drążek. Zawsze i wyłącznie drążek. Teraz by się przydało jeszcze na triceps jakieś ćwiczonko drugie. Coś z hantelką dawno nie robiłem, ale to za moment. Lecimy ze skosiwem. Osiemdziesiąt kilo.
druga seria rozgrzewkowa, czy rozgrzewkowa. No ja stopniowo nakładam, nie? 60, 80, 90 i 100 kilo będą trzy serie robocze. Teraz jeszcze sobie robimy na mniejszych ciężarach. Ogólnie ciężary już też nie będą aż takie nie wiadomo jakie. Bo mówię, nie dość, że ta redukcja, jeszcze będę musiał dalej ją pociągnąć, żeby zjechać z 5-6 kilo. No i salka też wymęcza, nie? To już to ogólnie, ja już dawno o tym mówiłem, że tak siły się, nie jestem teraz na etapie budowania jakiejkolwiek siły. Miałem robić tą siłę, było takie zamierzenie, żeby utrzymywać. Znaczy jakieś tam ciężary będę utrzymywał, ale nie będzie się, wiecie, szarpania z ciężarami do 4 ruchów, nie? Na przykład. Tylko do 8 ruchów minimum, nie? Żeby się już nie szarpać na jakąś tam siłę, bo to tylko szkoda jest stawów i mięśni na tą chwilę. Na tą chwilę nie ma to ogólnie, ja już swoją taką siłę mam, która mi wystarcza. Ogólnie chodzi o to, żeby jakiś tam ciężar utrzymać, ale nie robić za wszelką cenę jakiejś tam siły, bo powiem wam, że jak ktoś chce walczyć, to tam zmaganie się z ciężarami trójbojowymi, tak, do jakichś maksów, to nie ma sensu, nie? Można się kontuzji nabawić i tak tu dajesz 100%, tam dajesz 100% i w końcu wychodzi kupa, bo jesteś przemęczony, nie? Tu nie możesz potem z siebie dać i tam z siebie nie możesz dać. Trzeba to wszystko umiejętnie wyważyć, bo przedobrzysz w jedną czy w drugą stronę, to znaczy zależy jaki masz priorytet. Ja jakiś tam mam priorytet jakieś walki, no to dla mnie priorytetem nie są teraz duże ciężary, tylko jakaś kondycja, techniki. A siłkę swoją będę robił, bo po prostu ją bardzo lubię robić i będę ją robił. Tylko że już nie mówię, nie na jakichś tam potężnych tonażach z progresją do 4 ruchów, czy do 2 nawet, nie? Jak widzicie, ten łokieć już dochodzi do siebie, już praktycznie miesiąc temu to jeszcze bym tego nie mógł robić, nie? Miesiąc temu to jeszcze tak się przeciążyłem na salce, że miałem nawrót ogólnie tych dolegliwości z tym łokciem, ale teraz mogę sobie pozwolić na hantelkę, gdzie przy tym ćwiczeniu sobie właśnie rozwaliłem łokieć, przy tym co teraz robiłem. Jakieś 3 miesiące temu, nie wiem, coś takiego. Właśnie robiłem tylko, że większymi hantlami i przy tym ćwiczeniu właśnie rozerwałem tutaj, pękła mi torebka stawowa. Nie? Przy tym ćwiczeniu właśnie. No to widzicie, już mogę zacząć je robić. Czyli coś tam idzie w dobrą stronę, nie? Też nie będę przesadzał z ciężarami, bo jednak jeszcze tam czuję delikatny napór na te tkanki. Nie można tego nazwać bólem, ale bo to nie jest ból, ale czuć, że po prostu te tkanki jeszcze no nie zabliźniło się wszystko należycie. Jeszcze czuć na napięcie, nie? Na tych stawach. Nie jest to ból, ale jest to takie
na napieranie, na czuć takie wypieranie w tym stawie, tak? Ale to mi na przykład nie przeszkadza przy boksach, nie? Pum, 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 pum. To mi nie przeszkadza przy boksach. Bardziej to by może mi przeszkadzało gdzieś przy zapasach, przy odpychaniu się, ale to już mówię, już ten łokieć daje radę, nie? PBC biorę w łokieć, w kolano. Te są więc skręcone, także idzie ku dobremu. Jak się nikt nie rozsypie, to będzie walka, nie? Jak się tam nic nie poszkadza, także trzymajcie kciuki. Będzie dobrze. Sąsiad, widzę, z ryby wraca. Dobra, lecimy z Tomaszem. Ogólnie do walki to bym chciał tak zejść gdzieś do 103 kilo. 103 kilo. Nawet 100 jakbym ważył, to by było dobrze. Ale teraz to już trudno mi tak zbijać tą wagę. A muszę też mieć siłę na, wiecie, na treningi, nie? Na tą salkę, nie? Bo jak się poucinam te kalorie, to skąd będę brał siłę? Na salce to, palisz przede wszystkim kalorie na salce. A trzeba jakąś energię mieć, tak? Na ten trening. To też nie jest tak hop siup, to jest, wiecie, to jest maszyneria cała. Pozbawisz się kalorii, to będziesz chodził jak zombie, nie? To gdzie jeszcze półtora godziny treningu na salce? No to wiecie, to trzeba ucinać, ale robić to stopniowo, nie? Żeby organizm się adaptował. Teraz zaczynamy serię robocze. Na stówce. Trzy seryjki robocze na stówce. Jeszcze coś na triceps by się przydało podziałać. Muszę się napić. Co tu na trinie przysposobić? Nie mam jak dojść do tego wyciągu. Chyba może, o, wiem. Też sobie na linkach zrobię. Kurde. Nie no, nie chcę mi się teraz tego przekładać wszystkiego. Chyba że jednorącz sobie zrobię na ławeczce. Jednorącz. O, coś takiego. Tylko zobaczę ten łokieć. Będzie tutaj. Dobra. Jest ok.
Dobra. Jest okej. Można to robić. Po malutku, malutkimi kroczkami. Żeby nie poprzeciążać od razu zbytnio. Widzimy się za chwilę. Jedziemy, chłopy, ostatnia seria. Trzecia seria robocza na stówce. I jeszcze jakieś rozpiętki wjadą. I ogólnie będzie koniec treningu. Klatka, triceps. Wczoraj robiłem plecy, biceps. Tam w gymie, w atletiku. I robiłem czworogłowe, ud i dwugłowe. Już trochę ćwiczeń tam przerobiłem. Na dzisiaj u mnie toporne staliwo. Dobra. Razy. Żeby nie było, tu są dwie dziesiątki. Dwie dyszki, nie? A to są 25. Sztanga ma 10. Rachunek prosty. I ostatnia seryjka młotkowego. Wyciskania młotkowego. Wyprosty ramion w chwycie młotkowym z hantelką. Jeszcze sobie zrobię rozpiętki. W sumie to nie zdejmuję tego. Jeszcze będą rozpiętki. Rozpiętki i przedramiona. Przedramionczewo. Przedramieniwo. Kto mnie odwiedza, ten wie, że mam swoją siłownianą gwarę. Barki barczewo, plecy plerczewo, klata klaciwo albo klatczewo, no i tak dalej.
Ogólnie tu prądu nie ma, nie? W kontaktach. Będę musiał któregoś dnia pociągnąć, przedłużać. Wziąć, odkurzać i poodkurzać tutaj. Bo troszkę. Ja zamiatam tutaj ogólnie. Mam środkę, przecież zamiatam siłownię, ale jednak to, co odkurzaczem się odkurzy, to zawsze inaczej niż środku. Bo u mnie jest czyściutko. Tu jest czyściutko, nie? Tutaj nie ma. Że się naniesie syfu, a potem trzeba sprzątać Bóg wie ile. Ja tu na bieżąco sobie codziennie po troszku sobie zmiotę. O, takie systematyczne zamiatanie jest o wiele lepsze niż takie zamiatanie raz na dwa tygodnie, nie? Systematycznie wystarczy po prostu tak, jak widzieliście przed chwilą. Minuta. Cyk, cyk, cyk. I to wszystko. Dobra. I ostatnia seryjka rozpiętek. Przedramienia jednak nie robię. Odpuszczam dzisiaj przedramię. Przedramię zrobię sobie jutro. Jutro z drążkiem. Jutro będzie drążek, przedramię i wieczorem salka. Wyrobione. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wbijajcie do mnie na sklep skrzypa.stubeshop.pl. Wbijajcie na maila blazej.skrzypek@wp.pl. Wbijajcie pożyczenia na imieniny, urodziny, na wesela, na ochrzan dla szefa, że nie wypłacał należności na czas i różne inne, co sobie tylko tam zażyczycie. Także pozdrawiam, działajcie i żebyście mi byli. Pozdro. Moc.